Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, na dzisiejszym filmiku kolejne dwie gazetki Just Kick It. Tym razem jest to numer 7 z roku 2013, czyli tak jakby gazetka wcześniej do tej, co ostatnio Wam prezentowałem. Tym razem możemy trafić w środku limitkę Cristiano Ronaldo i Mario Götze. Oprócz tego dwie saszetki, również Road to World Cup 2014. No i mamy Ronaldo i Mario Götze. No, niektóre tutaj te kanciki troszeczkę pozaginane, niestety. To co? Te dwie saszetki najpierw, a później drugi egzemplarz. Gomez, Gutierrez, Garay, Osvaldo, Shirokov i star player Messi. Mamy kartę specjalną i jest to goalstopper Buffon, a bazówki to Matuidi, Gerard, Marquisio, Gavranovic i star player Cavani. Drugi egzemplarz. I te same oczywiście limitki. No, Ronaldo jest ok, tylko ten Götze, jeden i drugi rogi troszeczkę pozaginane. Zobaczymy, co tutaj jeszcze w saszetkach jest fajnego. Yepes, Villa, Van der Vaart, Nani, Serna i star player Kierżakow. Jeszcze zaraz sobie zobaczymy, jak to tam było, jeżeli chodzi o karty. Ramirez, Busquets, Cornelius, Kombarov, Perez i Rising Star Fischer. Tutaj, moi drodzy, było do zebrania 150 kart bazowych, 15 risingów, 25 star playerów, 15 goalstopperów, 15 fansów, 10 masterów i 5 top masterów. Top Master 1 na 60 paczuszek. No, to niestety nie dziwię się, że jak do tej pory żadnego nie trafiłem. W boksach, jak pamiętam, to też były po 24 paczuszki, więc też raczej nie było pewności, że się trafi jakiegoś Top Mastera w boksie. Ok, moi drodzy, nie będę Wam tutaj już pokazywał, co w gazetce, gdyż ta gazetka była wcześniejsza, czyli to, co na poprzednim odcinku Wam pokazywałem, to właśnie będzie było w kolejnym odcinku. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.